Gandalf przebywał w Shire 2 miesiące z górą. Wreszcie pewnego wieczoru pod koniec czerwca, wkrótce po ostatecznym ustaleniu planów Froda, czarodziej niespodzianie oznajmił, że nazajutrz znów rusza w świat. Mam nadzieję, że nie na długo, rzekł. Idę jednak aż na południową granicę, zasięgnąć języka, o ile to się okaże możliwe. Już i tak za długo próżnowałem. Czarodziej mówił to lekko. Frodowi jednak wydał się niespokojny. — Czy coś się stało? — zapytał. — Właściwie nic, ale doszły mnie pewne słuchy, trochę niepokojące i wymagające sprawdzenia. Gdybym doszedł do wniosku, że wskazane jest, byś stąd odszedł niezwłocznie, wrócę sam albo w najgorszym wypadku przyślę ci słówko. Na razie trzymaj się ułożonego planu. Lecz postępuj jeszcze ostrożniej niż dotychczas, szczególnie z pierścieniem. Raz jeszcze powtarzam ci. Pamiętaj, nie używaj go. Ruszył w drogę o świcie. Wrócę lada dzień, powiedział, a najpóźniej na pożegnalne przyjęcie urodzinowe. Biorąc wszystko pod uwagę, sądzę, że na szlaku będzie ci potrzebne moje towarzystwo. Początkowo Frodo bardzo był zaniepokojony i często rozmyślał, co też za słuchy mogły dojść do Gandalfa. Z czasem jednak niepokój stępiał, a że pogoda była piękna, hobbit na razie odsunął od siebie troski. Rzadko Shire zaznawał równie pogodnego lata i równie urodzajnej jesieni. Drzewa uginały się od jabłek, miód przelewał się z plastrów, zboża wyrosły bujnie i kłosy miały ciężkie. Jesień była już w pełni, zanim Frodo znowu zaczął się niepokoić o Gandalfa. Wrzesień mijał, a czarodziej nie dawał znaku życia. Dzień urodzin i wyprowadzki zbliżał się, ale Gandalf ani się nie zjawił, ani nie przysyłał wieści. W Back End zapanował ruch. Do pomocy w pakowaniu rzeczy przybyło kilku przyjaciół Froda. Fredegar Bolger i Folko Boffin, no i oczywiście najserdeczniejsi druhowie Pippin Tuk i Mary Brandybuck. Kompania ta przewracała po prostu dom do góry nogami. 20 września drogą przez most na Brandywinie odjechały w stronę Backlandu dwa kryte wozy załadowane meblami i rzeczami, których Frodo nie sprzedał wraz z Back End. Nazajutrz Frodo, nie na żart już zaniepokojony, przez cały dzień wypatrywał Gandalfa. W czwartek poranek wstał piękny i pogodny, jak ongi w dzień wielkiej urodzinowej zabawy Bilba. Gandalf jednak się nie zjawił. Wieczorem Frodo wydał ucztę pożegnalną, bardzo zresztą skromną, bo do stołu siadło oprócz gospodarza jedynie czterech jego pomocników. Frodo wszakże był zatroskany i nie w humorze. Ciążyła mu na sercu myśl, że już wkrótce będzie musiał rozstać się z młodymi przyjaciółmi. Zastanawiał się też, jak im o tym powiedzieć. Ale czterej hobbici kipieli werwą, to też po chwili, mimo nieobecności Gandalfa, wesoły nastrój ogarnął całe towarzystwo. Jadalnia była ogołocona z mebli. Został w niej tylko stół i krzesła, lecz kolację podano wyśmienitą. A wina najprzedniejsze, bo Frodo wyłączył swoją piwniczkę z inwentarza rzeczy odstępowanych Bagginsom z Sagwi. Nie wiem, co się stanie z resztą mojego dobytku, kiedy wpadnie w łapy nowych gospodarzy, ale dla wina znalazłem lepszy schowek, rzekł Frodo, wysączając do dna kieliszek. Była to ostatnia kropla wina ze starych winnic. Prześpiewali mnóstwo pieśni, nagadali się o wszystkich wspólnych wspomnieniach, a wreszcie wypili zdrowie Bilba, święcąc urodziny wuja razem z urodzinami siostrzeńca wedle przestrzeganego przez Froda zwyczaju. Potem, nim się pokładli do łóżek, wyszli przed norkę odetchnąć świeżym powietrzem i spojrzeć na gwiazdy. Pożegnalna uczta Froda była zakończona. A Gandalf nie przybył. Nazajutrz ranek przeszedł im na ładowaniu jeszcze jednego wozu resztkami manatków. Zaopiekował się nim Merry i pojechał na wozie wraz z Grubasem, czyli Fredegarem Bolgerem. Ktoś musi przygotować nowy dom na twoje przyjęcie, rzekł Merry. No, do prędkiego zobaczenia pojutrze, jeśli nie zamarudzicie w drodze. Folko po lunchu wrócił do swego domu, lecz Pippin został.
Frodo niespokojny i niepewny daremnie nadstawiał ucha, czy nie usłyszy pukania Gandalfa. Postanowił czekać do zmierzchu. Gandalf, jeśli by się zjawił po jego odejściu, a chciał go pilnie widzieć, mógł dopędzić podróżnych w ustroni, a nawet ich wyprzedzić. Frodo bowiem wyruszał pieszo. Zamierzał dla przyjemności, a bardziej niż z innych powodów, dlatego, że chciał raz jeszcze przyjrzeć się dobrze krajowi, wędrować z Hobbitonu do granic Bucklebury bez pośpiechu. Będzie to dla mnie zarazem niezła gimnastyka, rzekł przeglądając się w zakurzonym lustrze na ścianie opustoszałego holu. Od dawna nie uprawiał dalszych marszów i wydał się sobie nieco skapcaniały.